Do porwania miało dojść w piątek o godzinie 18:30. Jak informował portal bielsko.info, kobieta została powalona na ziemię i siłą wciągnięta do samochodu typu SUV. Policjantom patrolującym okolice udało się szybko namierzyć samochód, ale kierowca SUV-a zaczął uciekać. Zawiadomieni o zdarzeniu policjanci ruszyli na ratunek. Jednak jadący za domniemanymi porywaczami radiowóz miał stłuczkę na skrzyżowaniu w sąsiadującej z Bielskiem Białą gminie Wilkowice z pojazdem niebędącym uczestnikiem całego zajścia. Jego kierowca wjechał w nasz samochód. Na miejsce została wezwana karetka, powiedział w piątek wieczorem rzecznik bielskich policjantów ASP. Sztuka, Roman Szybiak. Jak dodał, nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń w stłuczce. Jak podaje polska agencja prasowa, po 3 godzinach okazało się, że doszło do nieporozumienia i żadnego porwania nie było. Sprawa się wyjaśniła. Kobieta zasłabła, a mężczyzna, z którym była, pomógł jej wsiąść do samochodu i odjechali do domu. Nie było czynu zabronionego, powiedział PAP ASP Sztuka. Roman Szybiak. Czytaj także.